Czy my jesteśmy z nogami, czy? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z niedużym opóźnieniem dzisiaj. Witam w programie Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki, Instytut Pamięci Narodowej, przystanek Historia Warszawa, w cyklu Geneza II wojny światowej. Dzisiaj gość bardzo znany i też autor bardzo znanego i głośnego ostatnio opracowania, o którym będziemy mówić, pan profesor Eugeniusz Cezary Król, którego witam bardzo serdecznie. Historyk, politolog, specjalista, niezwykły, jeżeli chodzi o dzieje III Rzeszy, propagandy niemieckiej, nazistowskiej, ale także czynny i aktywny tłumacz niemieckiej literatury historycznej, by wymienić wydane nie tak dawno i właśnie przed chwilą pan profesor się pochwalił, co państwu przekazuję, że będą wznawiane i to w wersji szerszej o jeden tom, dzienniki Józefa Goebbelsa, które są oczywiście wyborem tego potężnego dzieła ministra propagandy. Dzisiaj, szanowni państwo, będziemy mówić o krytycznej edycji Biblii Narodowego Socjalizmu, którą ja osobiście nazywam Biblią Nienawiści, jaką jest Mein Kampf. Dzieło znane, dzieło czytane w niektórych krajach przez długi czas zakazane, wokół którego toczą się dyskusje i toczą się spory. Nawet nie tyle, powiedziałbym, o zawartość edycji krytycznej, ile w ogóle o sens wydania tej pracy. Natomiast, jak państwo widzicie, mamy przed sobą Eine kritische Edition. To jest dwutomowe, potężne, sześciokilogramowe krytyczne wydanie tego samego dzieła dokonane przez duży zespół związany z Instytut für Zeitgeschichte w Monachium, czyli takim bardzo znanym instytutem historii najnowszej, może najbardziej nawet znanym. Tylko chciałem od razu państwu, kończąc już to wprowadzenie i przechodząc za chwilę do pytania, zwrócić uwagę na jeden drobiazg, przy czym drobiazg biorę w cudzysłów. Tam nad niemiecką edycją pracował potężny, kilkudziesięcioosobowy zespół ludzi. U nas nad krytyczną edycją pracował jeden człowiek, ten właśnie, którego tutaj razem z państwem goszczę, pan profesor Król, co już samo w sobie jest pewną definicją olbrzymiej pracy włożonej w przetłumaczenie, i to takie dosłowne, no grafomańskiego dzieła Adolfa Hitlera, bo to było przecież grafomaństwo. Przełożenie tego to jedno, a edycja krytyczna, olbrzymia ilość przypisów, bardzo dobre, długie wprowadzenie, to wszystko jest dzieło jednego człowieka. I za to wyrażam panu profesorowi słowa podziwu, ale również słowa podziękowania. Za co? Za to, że wydał, w moim przekonaniu jako historyka zajmującego się przecież historią XX wieku od lat 30, jedno z najważniejszych źródeł do dziejów tegoż XX wieku, które wydać krytycznie z oprawą naukową trzeba było. Moje pytanie, panie profesorze, jest takie, może najtrudniejsze. Czy pan profesor nie miał obaw, kiedy podjął decyzję o tym, żeby takie krytyczne wydanie tego właśnie dzieła przygotować? To znaczy nie miał obaw w tym sensie, że przecież to jest we wstępie, po wizycie premiera kraju związkowego Bawarii w Izraelu, władze Bawarii wycofały się ze współfinansowania tejże właśnie Eine kritische Edition, podnosząc argument, no bardzo zasadny,
że przecież samo wydanie tej książki, nawet w sposób krytyczny, obraża, godzi w pamięć ofiar III Rzeszy, no, ofiar Adolfa Hitlera. Czy pan profesor tych obaw nie miał? Zanim odpowiem na pańskie pytanie, malutkie sprostowanie, żeby nie wyglądało na to, że jestem zarozumiałym historykiem, który bierze na siebie całość zasług wydania tej książki. Otóż ja pracowałem również z niemieckimi historykami, którzy są współautorami niemieckiej edycji krytycznej. Przywołuję wiele przypisów z ich edycji, oczywiście z należytym zaznaczeniem, a poza tym to monumentalne, iście benedyktyńskie, jak mi się wydaje, wydanie jest jednocześnie rodzajem takiej formy odpowiedzi na pańskie pytanie, czy ja nie miałem obaw. Miałem oczywiście obawy, ale to są obawy, które towarzyszą wszystkim moim działaniom jako historyka. Historyk ma też pewien obszar ryzyka, które powinien mieć świadomość, że je ponosi. Co mnie nie powstrzymywało? Po pierwsze to, że miałem już pewne doświadczenie, jeśli chodzi o wydawanie takich trudnych projektów translacyjnych. Po pierwsze wydałem wspomnienia Szymona Wiesenthala w swoim czasie, na co też zareagowały określone ośrodki w Polsce, uznając, że jestem Żydem, który wydaje Żyda, jest zupełnie niepotrzebnie. Oczywiście myślę o takich zupełnie skrajnych głosach. Potem przyszły wspomnienia Herberta Hubki. Kto to jest Hubka, to chyba nie trzeba miłośnikom historii i polityki tłumaczyć. To był taki czarny Piotruś polskiej propagandy. Uosobienie rewizjonizmu było takich dwóch Herbertów. Herbert Hubka i Herbert Czaja. Otóż wydałem również te wspomnienia, które się nazywały Niespokojne sumienie. Surowe w pewnych fragmentach, jeśli chodzi o relacje z PRL-em, a także z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce. A potem przyszedł czas na wspomniane już przez pana dzienniki Józefa Goebbelsa, które zostały wydane w Wyborze. Około 2000 stron. Pierwotnie wydawnictwo zaoferowało mi możliwość wydania 500 stron, więc powiedziałem, że to nawet chyba nie ma powodów, żeby zaczynać przy takiej ofercie, jeśli się zważy, że Józef Goebbels napisał, przeliczając, bo część tego jego dorobku dziennikowego jest w rękopisie, przeliczając 35 tysięcy stron, a więc uszczknięcie z tego 500 stron, no to jest z perspektywy naukowego wydania raczej niepoważne. No i stało się, że wydano więcej. Cieszę się, że jest ewentualność wydania również czwartego tomu, który będzie w większym stopniu poświęcony kulturze. Jako że, jak wiadomo, Józef Goebbels był również dyktatorem kultury w III Rzeszy, która była immanentnym elementem propagandy w tamtym czasie. A więc to jest ten powód, że mogłem mieć mniejsze obawy. A poza tym, krótko mówiąc, brała mnie złość, panie profesorze, jak patrzyłem na te tak zwane wydania pirackie, które wychodziły najwyraźniej z powodów, mówiąc elegancko, komercyjnych, które były skracane bez zaznaczenia znakiem ingerencji, gdzie są skracane, bez żadnego bądź też symbolicznego opracowania naukowego i wreszcie z dużą ilością błędów rzeczowych. To mi się bardzo nie podobało jako historykowi, a wyszło takich wydań dwa, plus wydanie internetowe, które można przeczytać w internecie, które w odróżnieniu od tych dwóch jest pełne, no ale za to niewolne od szeregu błędów. A więc wydało mi się, że ta sytuacja nie może trwać długo, ponieważ Mein Kampf jest zbyt istotnym źródłem historycznym. Pomijam w tej chwili aspekt moralno-etyczny. Zbyt istotnym źródłem, żeby można było pozwolić, że stanie się obszarem takiej penetracji nie do końca naukowej, mówiąc najdelikatniej. No i stało się, zacząłem chodzić jak po prośbie z moją propozycją,
kilka oficyn wydawniczych po wstępnym zapewnieniu, że to jest bardzo dobry pomysł, potem się wycofało i wreszcie została na placu boju Bellona, wydawnictwo Bellona, a ja jeszcze wtedy miałem obietnicę od Instytutu Studiów Politycznych PAN, że będzie to wydane w koedycji z Instytutem. Po czym Instytut z tej koedycji się wycofał i została Bellona. Czekałem w napięciu, co zrobi. No i stało się tak, że dyrektor Bellony powiedział, wydajemy, bo to jest zbyt ważna sprawa. I no tak się stało, panie profesorze, że moje obawy zostały przezwyciężone. Oczywiście jeszcze w tak zwanym trakcie pracy było szereg obaw dotyczących już obcowania ze źródłem. Pan powiedział, że to jest dosłowne wydanie. No jak wiadomo, przy tłumaczeniach zawsze trzeba poruszać się na takiej bardzo wąskiej ścieżce między wiernością dla oryginału, a wiernością dla reguł języka, na które się przekłada. Otóż tutaj było to szczególnie trudne, ponieważ słusznie pan zauważył, że ta książka ma wyraźne cechy książki nieudolnej, żeby nie powiedzieć grafomańskiej. I teraz przełożyć grafomaństwo na język polski, no to czytelnicy powiedzą, panie król, no przecież pan chyba nie spełnił swojej roli jako tłumacza. Musiałem więc balansować na tej linii, a pomocą dla mnie w tej mierze na szczęście były przypisy, gdzie mogłem się wyżalić czytelnikowi i nawet czasami przyznać, proszę państwa, ja trochę nie rozumiem, o co autorowi chodzi. Przytaczałem w przypisach elementy, które były sporne. Proponowałem w przypisie alternatywne tłumaczenie. No, dawałem czytelnikowi do zrozumienia, że tekst jest trudny i że poruszanie się na tej wąskiej ścieżce między oryginałem a tłumaczeniem jest w tym przypadku szczególnie trudne. I wtedy przychodziły mi pewne chwile zwątpienia, ale przetrwałem je i dożeglowałem do końca, a co z tego wynikło, jakie są efekty, no to już trzeba pytać czytelników, przy czym tu będzie taki oto problem, że z jednej strony będą to miłośnicy historii, którzy spojrzą na to z szerszej perspektywy i będą specjaliści, tacy jak pan profesor, którzy się przyjrzą temu bardzo szczegółowo, ze szkiełkiem i okiem, jak to się mówi. I czekam na ten werdykt, bo mam świadomość, że ta praca ma swoje wady, na razie ich nie ujawniam, ma swoje deficyty, ale jak przyjdzie pora, no to trzeba będzie się borykać z takim problemem. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że każda książka opracowana przez nas, historyków, ma jakieś wady. My sami je najlepiej znamy. Natomiast na pewno praca ta zostanie przez historyków odebrana. To znaczy będą recenzje, co do tego nie mam wątpliwości. Myślę, że jest to w ostatnich latach jedna z najważniejszych książek. Podkreślam oczywiście nie Mein Kampf, tylko krytyczne jej opracowanie, jaka się w Polsce ukazała. I tutaj drugie moje pytanie, zanim przejdziemy jeszcze do takiej historycznej analizy, która będzie no, najważniejszą pewnie częścią naszej rozmowy. To krytyczne niemieckie wydanie dwutomowe ukazało się w 2016 roku. Krótko po tym, jak Bawaria straciła prawa autorskie w zasadzie do tego dzieła. 70 lat po śmierci twórcy tego dzieła i Führera III Rzeszy Adolfa Hitlera. W międzynarodowym obiegu w zasadzie nie było, nie mówię o historykach, takich jak Ian Kershaw i tak dalej. Oni oczywiście to komentowali, był zaproszony zresztą na promocję tej książki. Myślę tutaj o siłach politycznych współczesnych. Była jeszcze edycja włoska po drodze. Edycja pana profesora jest trzecią edycją krytyczną, na naszym rynku oczywiście absolutnie pierwszą. No i właśnie, i dzwony się odezwały. Myślę tutaj zwłaszcza o reakcji strony rosyjskiej, ale w tym kontekście
że wypowiadała się zarówno Maria Zacharowa, czyli rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, wypowiadała się ostro, sugerując jednoznacznie, że taka książka, wydanie jej w Polsce jest najlepszym dowodem na to, że rosną te trendy faszystowskie, że to się znowu odradza, że my tu Rosja znowu jesteśmy oblężoną twierdzą przez rozmaitych wrogów. Moje pytanie jest takie, dlaczego taż sama pani Maria Zacharowa nie zareagowała kilka lat wcześniej na niemiecką edycję, czy nawet na tą edycję włoską? To jest trochę ironiczne pytanie, ale tutaj może nie wszyscy czytelnicy wiedzą, ja to dopowiem, że pan profesor stał się też bohaterem pewnego filmu, który ukazał się w oficjalnym kanale Zvezda, to jest oficjalny kanał telewizji rosyjskiej. Film skonstruowany wedle najlepszych wzorów sowieckiej propagandy. To nie ulega dla mnie wątpliwości. Wszystko się zaczyna od Piłsudskiego, przedstawionego jako okupant Ukrainy, a potem już jest gładkie przejście właśnie do Mein Kampf, że w Polsce też to wydają. Proszę bardzo, są obrazki najróżniejsze, jak to się skrajna forma nacjonalizmu nad Wisłą rozwija i potem szerzej pokazuje się Europę i tak dalej. Jest też wywiad z panem profesorem zwieńczony takim rzekomym, ja nie wiem, czy to pytanie w ogóle ktokolwiek postawił, ale tak to zostało w tym propagandowym programie Zvezda przedstawione, zwieńczone takim pytaniem rzekomo bez odpowiedzi. Zapytaliśmy o źródła finansowania, kto sfinansował to paskudne wydanie, no i nie udzielono nam na to odpowiedzi. Co więcej, tam padło coś, co dla historyka jest w ogóle zaskakujące. Jeżeli edycja krytyczna, to po co wydawać samo dzieło? Zostawić tylko krytyczną edycję, czyli komentarz bez źródła. No my wiemy, że sztuka nasza, sztuka edytorstwa absolutnie na to nie pozwala. Skąd ta reakcja Rosjan właśnie na edycję polską, panie profesorze? No jest, jak mi się wydaje, to pewnego rodzaju refleks pewnej ważnej części polityki historycznej współczesnego kierownictwa radzieckiego, które jednym z wątków uczyniło problem wzrostu sił neonazistowskich i skrajnych. I widać ewidentnie, że tego rodzaju projekt totalnego spojrzenia od, jak zadeemonstrowano to w tym telekanale Zvezda, od Polski przez Łotwę, gdzie maszerują weterani Waffen-SS, przez Ukrainę, gdzie znowu maszerują ludzie odziani w mundury UPA, aż po Predapio, czyli miejsce, gdzie jest pochowany Mussolini, a właściwie jego szczątki, który jest pewnego rodzaju mekką dla niedobitków faszyzmu. To jest też coś wartego obejrzenia, bo tam dzieje się też taki rodzaj jarmarku, gdzie sprzedaje się pamiątki po Benito, a także różnego rodzaju gadżety, które służą utrwalaniu pamięci. To są wszystko żałosne. Jeszcze jest scena w tym programie Zvezdy z działań grupy neonazistów w Niemczech Wschodnich, dokładnie w Turingii. No jest to taki rodzaj pewnego upraszczającego uogólnienia, które mają po pierwsze pokazać to, o czym wspólnie już powiedzieliśmy, że rosną siły neonazistowskie i należy wyrazić nasz sprzeciw i pokazać, że my jesteśmy czujni. A po drugie jest to element, jak mi się wydaje, szerszej koncepcji zrzucania odpowiedzialności za genezę II wojny światowej ze Związku Radzieckiego wyłącznie na Niemcy i ich pogrobowców. To jest widoczne w szerszym kontekście. Ten film, o którym mówimy, jest fragmentem tego procesu. I w tym, jak mi się wydaje, tkwi istota problemu. My jeszcze jesteśmy w cudzysłowie prymusem dla propagandystów rosyjskich. Chce się nas szczególnie tutaj wyróżnić.
Jeszcze mogę dodać, że pani Maria Zacharowa, piętnując ten wzrost tendencji neonazistowskich w Polsce, trochę się zagalopowała, bo dodała pewną myśl, która jest zupełnie nie związana z faktami, mianowicie w tym swoim oświadczeniu powiedziała, no jak to może do tego dochodzić, że Polska edytuje Mein Kampf, gdzie jest pokazany właściwie proces zagłady narodu polskiego. No, problem polega na tym, że tam na temat zagłady narodu polskiego nie ma ani słowa. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, jak ten problem w postrzeganiu Hitlera się rozwijał. Ale widać wyraźnie, że no ktoś nie dopisał, jeśli chodzi o doradców. Można było sobie to zupełnie darować, bo to jest po prostu ewidentny błąd, ewidentna nieprawda z tym pokazaniem naszej zagłady. To oczywiście jest problem późniejszy, ale tego ani, na ten temat ani słowa nie ma w Mein Kampf. No tak, książka powstała w 1924 roku, była wtedy dyktowana. Zresztą myślę, że pan profesor to świetnie we wstępie przedstawił, że najlepiej zdefiniowałem właśnie wspomniany już tutaj kilkakrotnie Józef Goebbels, który napisał, że ta książka powstała tak, jak Hitler mówił. To znaczy to jest zapis niemalże stenograficzny tych oratorskich umiejętności, które no, Hitler jednak posiadał, czym mamił tłumy. Natomiast jeszcze na krótko taki mój komentarz, tylko warto wiedzieć, to też jest w książce opisane, że sowieccy przywódcy z samym Stalinem na czele Mein Kampf czytali, nie wiadomo czy w całości, czy w wybranych fragmentach, ponieważ wielki zresztą przeciwnik Stalina, Grigorij Zinowiew, wysokiej klasy działacz Kominternu, przełożył na język rosyjski, opatrzył też i pewnym wstępem to dzieło i ono było rzeczywiście udostępnione sowieckim liderom. Oni go mieli okazję poznać, przy czym sytuacja, jak to często była, wyrwała się spod kontroli i do tego pani Maria Zacharowa się pewnie już nie odniosła i się chyba nie odniesie, bo najpewniej to właśnie tłumaczenie Zinowiewa, moja barba, też jest rozprowadzane w Rosji i ono się jakąś tam popularnością cieszy i nie jest to bynajmniej krytyczna edycja, nie. Po prostu tekst przełożony, nieźle zresztą przełożony, ale zostawmy już te kwestie no, wykorzystania tej książki, tej dokładnie właśnie, o której dzisiaj mówimy, w bieżących stosunkach polsko-rosyjskich, co oczywiście nie jest przypadkowe. Ja chciałem przejść już do historycznego znaczenia tej pracy, rzeczywiście pisanej no, w warunkach więziennych w pewnej, czy dyktowanej bardziej, w pewnych okolicznościach, bardzo antyfrancuskiej. Mein Kampf jest bardzo antyfrancuska, tam o Francji jest dużo więcej niż o Polsce i może o innych też krajach, oczywiście nie licząc samych Niemiec i Austro-Węgier. Natomiast chciałem zapytać, jak to się stało, że ta książka podbiła Niemcy. Podbiła Niemcy i tu też w nawiązaniu do świetnego wstępu te słowa Tomasza Manna, że ktoś taki jak Hitler między innymi za pomocą tej książki zawładnął niemieckimi umysłami. No to się w głowie nie mieści. Naród poetów i filozofów nagle uległ dziełu grafomańskiemu. No właśnie, czy uległ, czy może jednak nie uległ, tylko no, brał tę książkę albo ją kupował, bo tak wypadało. Jak pan profesor wie, często najprostszym tłumaczeniem tego, co jest dla nas niepojęte, jest przeświadczenie, że jest to jakiś tekst szatana, jakiegoś szaleńca. Czyli krótko mówiąc, podchodzi się do takiego dzieła z pozycji diabolicznych, demonicznych. Ja taki punkt widzenia odrzucam i zwracam uwagę, że Mein Kampf to nie tylko Hitler, jego pomysły, jego doświadczenia, ale również kontekst sytuacyjny, który wpływał na fakt, że tego rodzaju wyznania
początkowo przywódcy mikroskopijnej organizacji, jakiej wiele było w latach 20. na terenie zrewoltowanych, znerwicowanych Niemiec. Dlaczego ten tekst trafił do szerszej publiczności? Otóż to łatwo określić, jeśli się porównuje relacje między liczbą wydawanych egzemplarzy Mein Kampf, a wzrostem znaczenia Partii Narodowo-Socjalistycznej. I widać wyraźnie, że do 1930 roku ta sprzedaż Mein Kampf, początkowo w dwóch tomach, potem w jednym woluminie, szła nie najlepiej. Szła, ale nie najlepiej. I od 1930 następuje gwałtowny wzrost. Dlaczego? Ponieważ w 1930 roku partia Hitlera staje się drugą co do wielkości partią w niemieckim Reichstagu. I jednocześnie rzecz dzieje się w warunkach wielkiego kryzysu ekonomicznego, który dotyka wiele milionów Niemców, często stawiając ich w pozycji życiowego bankruta. Ci ludzie są przerażeni biegiem wydarzeń i gwałtownie szukają kogoś, czegoś, co by ewentualnie wskazało im perspektywę. No, to się nazywa szukanie męża opatrznościowego. Otóż ten mąż opatrznościowy wskazuje im w tej książce, co trzeba zrobić. Jest to książka właściwie, którą można określić książką o wszystkim, bo Adolf Hitler dotyka tam bardzo wielu sfer życia. No, rodzaj przewodnika, instruktażu dla przeciętnego Niemca, co ma zrobić w tej nieszczęsnej sytuacji. Część tych ludzi szukających silnego przywódcy, szukających prostego, jasnego, skatalogowanego programu, uzna to, że jest to książka godna zaufania i zaczyna wierzyć w to, co Adolf Hitler nam pisze. Tym bardziej, że szereg innych partii porusza też podobne wątki, ale Hitler robi to przy użyciu pewnego instrumentu, który działa w Partii Narodowo-Socjalistycznej bardzo sprawnie, mianowicie propagandy. Propagandy pomyślanej na wielką skalę, odnoszącej się do pewnych prawideł propagandy, również teoretycznych, o czym Hitler pisze w Mein Kampf, to nie są jego oryginalne myśli. To jest w znacznym stopniu zaczerpnięte na przykład z takiej pracy klasycznej z końca XIX wieku lekarza francuskiego Gustava Le Bon, który napisał książkę, która zrobiła karierę, Psychologia tłumu, gdzie wyłuszczył dwie rzeczy zwłaszcza. Mianowicie, że tłum myśli obrazami i należy mu takie obrazy pokazywać i że tłum reaguje sensualnie, emocjonalnie, a nie racjonalnie. I jak się patrzy na dokonania propagandy narodowo-socjalistycznej, to widać wyraźnie, że ten punkt widzenia jest bardzo eksponowany. I jeszcze jeden element, który też jest zapisany w Mein Kampf. Hitler radzi, że jeśli się atakuje wroga, zwłaszcza wroga śmiertelnego, to też jest jeden z ważnych elementów zapisów Mein Kampf, szukanie wroga, zwłaszcza śmiertelnego, Todfeind. Dlaczego śmiertelnego? Znaczy takiego, z którym się nie rozmawia, nie negocjuje, najlepiej się do niego strzela, albo jeśli się używa jeszcze pewnych technik propagandowych, traktuje się jak Ungeziefer, czyli robactwo. A co się robi z robactwem? Nie muszę dodawać. Otóż to jest ten element, który wyróżnia Partię Narodowego Socjalizmu od innych ugrupowań o podobnych profilach, co się tyczy haseł. Jest to po prostu partia, która umie zarządzać tłumami. Umie zarządzać tłumami, przy czym ta propaganda, którą realizuje Adolf Hitler i jego gromada, to jest propaganda totalna. To nie jest taka propaganda, gdzie siedzi kilku facetów i rozprawia na temat programu przy kawie, na kanapie. To jest propaganda, która wdziera się do życia codziennego Niemca.
spotyka go na ulicy, wzywa go na mityngi. Obywatel widzi, jak przyjeżdżają samochody wypełnione bojownikami, którzy skandują, którzy śpiewają, którzy maszerują, którzy są wyposażeni w różnego rodzaju gadżety, które mają niesłychaną istotną rolę, na przykład proporcje z dzwoneczkami, morze flag, Hakenkreuz i myślę tutaj o swastyce i o pochodniach. Myślę tutaj też o bębnieniu w bębny. No krótko mówiąc, tworzy się spektakle. Obraz, czyli to, o czym mówił Le Bon. A dodajmy, że to też nie jest wszystko wyjątkowo wyjątkowym udziałem narodowego socjalizmu. To też zaczerpnięto przecież z liturgii Kościoła rzymskokatolickiego i z ceremonii rzymskokatolickich. Zaczerpnięto z funkcjonowania ruchu robotniczego. Te wszystkie pochody z czerwonymi sztandarami, z emblematami, z hasłami, z emblematami przywódców. To wszystko zostało zaabsorbowane przez propagandę narodowego socjalizmu i okazało się niezwykle skuteczne wtedy. Mein Kampf w tym kontekście stanowi rodzaj instrukcji, jak to robić. Zarówno teraz, jak i w przyszłości, kiedy stworzy się coś, co dla Hitlera jest bardzo istotne i znajduje duży opis, mianowicie tworzenie państwa folkistowskiego. Tutaj zwracam uwagę, często jest pewien kłopot przy tłumaczeniu słowa folk. Das Volk po niemiecku znaczy albo naród, albo lud, w zależności od kontekstu. I część tłumaczy czy publicystów bierze to wprost. Jeśli mowa jest o ruchu folkistowskim, to tłumaczy go jako ruch narodowy albo ludowy, co nie jest w moim przypadku właściwe, bo folkizm był specyficzną odmianą niemieckiego nacjonalizmu. Należy go pozostawić przy tej nazwie historycznej. To już się zresztą przyjęło. Jest jeszcze druga wersja, folkizm przez o umlaut. Ale ja jestem za tym, żeby pamiętać, że jest to ruch folkistowski, który w ramach czy obok ruchu pangermańskiego to jest to gniazdo, z którego wyrósł narodowy socjalizm i Adolf Hitler. I to wszystko dzieje się na przełomie lat 20. i 30., kiedy przeciętny Niemiec zastanawia się, co jutro włoży do garnka i jak nakarmi dzieci, i widzi ten projekt, który jest w jakimś sensie optymistyczny, pod warunkiem, że spełni się określone wymogi tego programu. On w to zaczyna wierzyć, bo no nie ma, autorytety upadły po I wojnie światowej, na przełomie lat 20. i 30. autorytety ekonomiczne też poupadały. No cóż, to on w to wierzy i myśli, że ten w cudzysłowie katechizm narodowego socjalizmu, no to jest jego przewodnik na życie i na przeżycie. I to jest ta przyczyna, dla której ludzie sięgają po Mein Kampf, a jeszcze bardziej sięgają w 1933 roku, kiedy Adolf Hitler dochodzi do władzy i wtedy Mein Kampf staje się drukiem właściwie urzędowym, ponieważ go zaczyna się drukować na ogromną skalę, nie licząc się z prawami podaży i popytu, jednocześnie adresując to Mein Kampf w różnych wersjach, taniej, drogiej, luksusowej, w skórze, w półskórku i tak dalej, adresując te tysiące egzemplarzy do różnych grup społecznych, o które narodowemu socjalizmowi chodzi, a więc do partii, do armii, do organizacji młodzieżowej. Mein Kampf staje się drukiem właściwie państwowo-urzędowym. Fragmenty z Mein Kampf stanowią element różnego rodzaju banerów i transparentów. Znanie, posiadanie wiedzy na temat określonych fragmentów Mein Kampf zaczyna być dobrze widziane w miejscu pracy. Ktoś, kto wykazuje się wiedzą na ten temat, może liczyć na promocję w miejscu pracy. Powstaje pytanie, na które nie ma jasnej odpowiedzi. Ile osób naprawdę czytało Mein Kampf w Niemczech? Pamiętając, że łącznie Mein Kampf zostało wydane do 1944 roku, do grudnia 1944 roku, w nakładzie ponad 12,5 miliona egzemplarzy. I teraz jest pytanie, kto to czytał?
nie było wtedy miary, żeby to precyzyjnie określić, ale współczesne przymiarki historyków niemieckich i socjologów wskazują, że przynajmniej 1/5 populacji Niemców ten tekst czytała, albo w całości, albo w dużych fragmentach. Pewna część, ale to już trudno na to odpowiedzieć, się z tym tekstem identyfikowała. A do tego dodajmy jeszcze jedną rzecz, o której nie wolno zapominać. Wszystko to dzieje się w warunkach systemu totalitarnego, gdzie nie ma warunków na recenzje krytyczne, warunków na omówienie rzeczywiste, są tylko możliwości piania zachwytu peanów na temat Mein Kampf. Krótko mówiąc, Mein Kampf staje się drukiem, który nie podlega żadnej krytyce. Jest w cudzysłowie uświęcony. I dla wielu Niemców ten sygnał skłania tych Niemców do prostego oportunizmu. Lepiej znać, bo to jest słowo wodza. Stąd tych czytelników Mein Kampf jest znacznie więcej niż się sądziło w Niemczech po II wojnie światowej. A jak duża liczba osób przeczytała to z krytycznym zrozumieniem, na to pytanie możemy tylko dywagować. Bardzo dziękuję. To w zasadzie pan profesor odpowiedział już na moje kolejne pytanie, właśnie o genezę, jak powiązać Mein Kampf z genezą II wojny, ale jeżeli mamy państwo folkistowskie, jest to jednak niemiecki nacjonalizm, to jest to prosta droga do tego, żeby wszystkich tych Niemców w jednej granicy zebrać, w jednych granicach, prawda? To jest to. Ale w tej książce jest więcej tego typu elementów. Jest pangermanizm, jest antysemityzm, jest jednak wyraźny antysemityzm i jest coś jeszcze. To znaczy jest takie przeciwstawienie na kanwie życiorysu samego Adolfa Hitlera, Rzeszy w stosunku do monarchii Habsburgów. To znaczy ta monarchia Habsburgów jest tu w zasadzie potępiana, ona jest jakaś rozmyta przez Żydów, przez Słowian. Ten element niemiecki tam ginie. Przecież sam Adolf Hitler, poddany Habsburgów, w 1913 roku wyjeżdża do Monachium. On nie chce służyć w armii, tejże armii austro-węgierskiej, w armii Habsburgów. To pokazuje, w którą stronę biegną myśli tego człowieka już w roku 1924, kiedy on to, on zapisuje, czy zapisują ci, którzy go słuchają. Rok 24 jest oczywiście tutaj nieprzypadkowy, to jest Zagłębie Rury, okupowane przez Francuzów wcześniej trochę. W 23. Raymond Poincaré, twarda polityka wobec Niemiec. To są duże połacie Niemiec, które są okupowane, dlatego i tutaj dochodzę do pytania problemu, tak to postawię. Wskazuje Adolf Hitler wroga, wskazuje, tym wrogim głównym jest Francja w tym dziele i to się gdzieś tam, prawda, potem przewija, ale wskazuje też potencjalnych sojuszników. To jest Wielka Brytania, jako ten wymarzony nawet taki, powiedziałbym, sojusznik. I to jest oczywiście Italia, Italia już faszystowska, bo przecież ta książka w jakimś sensie powstaje też na kanwie tego, co się wydarzyło w 1922 roku, Marsz Czarnych Rzym, koszul na Rzym, dojście do władzy Mussoliniego. To Mussolini jest tym starszym bratem w wierze, że tak powiem. I to też przebija. To jest jednak prosta dla mnie przekładnia do genezy II wojny światowej. Wykładnia tego, co się działo później. A chciałem zapytać pana profesora, skąd tak srogi osąd Adolfa Hitlera właśnie o monarchii Habsburgów? O jego w końcu monarchii, o jego państwie. Skąd to się brało? Dlaczego? Przecież potem prowadziło to i do Anschlussu, ale potem prowadziło to i do tego, o czym będziemy za chwilę mówić, w stosunku do Słowian, w tym Polaków i rzecz jasna w stosunku do Żydów. Gdzie są tego źródła, te najgłębsze, bo to jest frapujące dla mnie. Pan profesor już właściwie częściowo odpowiedział na to pytanie. Hitler dorastał w
w schyłkowej fazie monarchii austro-węgierskiej, kiedy to państwo niepomiernie rozległe, niepomiernie wewnętrznie zróżnicowane, zarówno pod względem gospodarczym, jak i etnicznym, no ledwie dyszało. Hitler to obserwował i uznawał, że tego rodzaju symptomy, które widział jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, to są symptomy umierającego organizmu państwowego, na którego gruzach trzeba będzie zbudować coś nowego, a zwłaszcza takiego, co pozwoli powiązać Austro-Węgry z Niemcami, ponieważ Hitler od samego początku był zwolennikiem rozwiązania wielkoniemieckiego, to znaczy budowy państwa, która będzie miała w sobie zawartość Austrii, a może nawet całych Austro-Węgier. Potem się z tego wycofał, myślał o historycznej Austrii. Miał też jeszcze jeden taki element rozumowania, a może więcej niż wielkoniemieckie rozwiązanie, mianowicie podłączenie wszystkich terenów niemieckojęzycznych w obrębie już takiej super wielkiej Rzeszy. I ta myśl o rozwiązaniu wielkoniemieckim towarzyszyła mu od samego początku i wszystko, co obserwował w Austrii, a zwłaszcza będąc w Wiedniu, kojarzyło się mu z najgorszymi zjawiskami. Wiedeń jako ten ponury obszar kontrastu między przepychem dworu austro-węgierskiego a marną egzystencją wielu setek tysięcy Austriaków, w tym Niemców, w tym jego. On, będąc w Austrii, częściowo również ze swojej winy, egzystując w Wiedniu, znalazł się właściwie na dnie życia społecznego. Przyszło mu, jak wiadomo, mieszkać w noclegowniach dla mężczyzn, kiedy wiódł życie z dnia na dzień, kiedy musiał zarabiać, malując pocztówki i chwytając się dorywczych prac na budowach. To wszystko oczywiście mu się odkładało w świadomości i myślał o tym systemie, gdzie widać wielu Żydów, gdzie widać wielu Słowian, zwłaszcza Czechów, wtedy szczególnie Czechów nie cierpiał, że jest to dla niego sygnał, że Austro-Węgry chylą się ku upadkowi, a jednym z elementów, który pcha Niemcy do Austro-Węgry do upadku, to są oczywiście niewłaściwe stosunki narodowościowe, ten tygiel narodowościowy, którego zwornikiem jest ten Wiedeń przedwojenny. Ale do tego wszystkiego dodajmy jeszcze jedną rzecz, o której nie można ani przez moment zapomnieć. Jeśli patrzymy na hierarchię wrogów ukazaną w Mein Kampf, to pan profesor słusznie zwrócił uwagę na tego wroga francuskiego, co najmniej z dwóch powodów jest to państwo wrogie. Po pierwsze dlatego, że to jest architekt traktatu wersalskiego, a po drugie dlatego, że wszedł na teren zagłębia Rury. Jak wiadomo, ostatni rozdział Mein Kampf, w sumie 27, dotyczy okupacji zagłębia Rury i widać wyraźnie, jaki jest tam ładunek negatywnej emocji skierowanej przez Adolfa Hitlera do Francji. Ale niezależnie od tego wroga francuskiego, absolutnego, śmiertelnego, trzeba dodać, że jest tam przede wszystkim uniwersalny wróg, też śmiertelny, ale globalny, mianowicie Żyd. Żyd jako światowe sprzysiężenie, a więc aspekt globalny, i Żydzi jako przedstawiciele rządzących w różnych państwach albo obecni w różnych państwach, na przykład we Francji. Co to jest Francja? Jest to społeczeństwo, które znajduje się na drodze do upadku, bo jest z jednej strony zażydzone, przepraszam za wyrażenie, a z drugiej znegryzowane. To pokazywanie tego wątku obecności ludności z Afryki Północnej, z kolonii francuskiej. Tego rodzaju wiwisekcje Adolf Hitler przeprowadza w stosunku do różnych państw, w stosunku do Rosji. Cóż to jest Rosja? Rosja kiedyś była państwem rządzonych przez Niemców. No bo była. Tak. Po czym ten trzon niemiecki został zniszczony i jego miejsce zajęli Żydzi. A więc znowu Rosja jest zażydzona. Polska jest również
zarzydzona. W dodatku prześladuje mniejszość niemiecką. Tego rodzaju przegląd nienawistny wobec Żydów jest tam szeroko potraktowany, a więc z jednej strony Żyd jako zjawisko globalne, jako wróg globalny, a z drugiej strony jako zjawisko no, Żydów, którzy dominują w poszczególnych krajach. I o tym trzeba pamiętać. Ja zrobiłem w mojej pracy to, czego Niemcy nie zrobili w swoim wydaniu krytycznym. Mianowicie przetłumaczyłem indeks rzeczowo-osobowy, który był fragmentem oryginału. Uznałem mianowicie, że warto, żeby to się znalazło w tłumaczeniu, ponieważ ten indeks jest rodzajem lustra w stosunku do najważniejszych kwestii. Pokazuje, co w Mein Kampf jest na pierwszym planie i co jest na pierwszym planie, jeśli chodzi o dobór hasłów. Oczywiście problematyka żydowska. Widać wyraźnie, że co najmniej kilkadziesiąt haseł w tym indeksie to jest problem żydowski. Wydaje mi się, że no było dużo kłopotu z tym indeksem, bo jak wiadomo trzeba było potem zmieniać liternictwo. Jeśli coś było na A w indeksie niemieckim, na przykład Adel, czyli szlachta, no to w polskim tłumaczeniu musi być na S, a więc ten układ musiał być zmieniony, ale wydaje mi się, że to była potrzebna operacja, bo z jednej strony jest przydzielona strona z oryginału do poszczególnych haseł, a także jest strona z tłumaczenia, więc czytelnik może zajrzeć się zupełnie spokojnie i zaznajomić się z obrazem rzeczowym Mein Kampf. Nie będę długo mówił na ten temat, że to była kłopotliwa i męcząca operacja, ale wydaje mi się, że była potrzebna. Panie profesorze, rozmawiamy o różnych sprawach, genezie antysemityzmu, no, który doprowadził do zbrodni Holokaustu, do ludobójstwa na wielką skalę. Rozmawiamy o potencjalnych sojusznikach w oczach Hitlera już wtedy, w pierwszej połowie czy w połowie lat 20. Z jednym się udało, z drugim nie. Rozmawiamy też o tym postrzeganiu no dosyć takim prostym Rosji, że rzeczywiście no w zasadzie od czasów Piotra Wielkiego to Niemcy odgrywają rolę wiodącą za Katarzyny II, to się w ogóle wzmacnia, a potem zastępują ich owi przebrzydli Żydzi, prawda, którzy mają władzę nad bolszewikami, i komuniści, tak. Żydokomuna i tak dalej. Ale no, nie sposób nie poruszyć jeszcze jednego tematu, powoli przechodząc do spraw też i polskich w kontekście Mein Kampf, ale też i w kontekście w ogóle poglądów Hitlera, wyłożonych jeszcze i w innym dziele, o którym za chwilę powiemy, które za jego życia wydane nie było. Ale myślę tu przede wszystkim o tym, co jest po niemiecku nazywane, może po hitlerowsku, Deutscher Lebensraum im Osten, czyli niemiecka przestrzeń życiowa na wschodzie. No, skąd to się w ogóle wzięło, prawda? Znaczy, mamy tutaj koncepcję Großdeutschland, tych wielkich Niemiec, o których pan profesor mówił, i potem pojawia się ta przestrzeń życiowa. Hitler nie miał prawa znać naszej części Europy. To znaczy znał naszą część Europy przez pryzmat tego, co jako dziecko, młodzieniec i dorastający, no potem już młody mężczyzna, widział właśnie w Wiedniu, ten tygiel międzynarodowy. Ale to chyba było wszystko. A jednak taka koncepcja Lebensraumu się pojawia i to jest jedna powiedziałbym, z fundamentów nawet poglądów Adolfa Hitlera. Dlaczego akurat ten Lebensraum miał być tu, na wschodzie, jeszcze bardziej na wschód, prawda, tam na terenach rosyjskich? Czy to była od taka wydumka, jak Rosjanie mówią, Adolfa Hitlera? Czy to była koncepcja głęboko przemyślana? Skąd to się brało? Czy to jakoś nawiązywało, tylko w innej formie, no właśnie do Mitteleuropy, Naumana, czy może do innych koncepcji?
No to jest, rzeczywiście ma pan rację, jednym z kluczowych wątków w Mein Kampf, jednocześnie najbardziej takich złowrogich, poszukiwanie tej przestrzeni życiowej na wschodzie. Hitler nie był oryginalny w tym względzie. Pomysł Lebensraum im Osten pochodzi od niemieckich, nie tylko geopolityków. Tutaj za głównego autora tego pojęcia uchodzi Friedrich Ratzel, od którego Hitler wziął to hasło, ale z pewną modyfikacją. Friedrich Ratzel reprezentował pogląd, że niemieckie Lebensraum to jest Europa Środkowa, czym wiązał się z koncepcją Mitteleuropy Friedricha Naumanna z 1915 roku. Natomiast Hitler przejął hasło, ale widział realizację tego hasła nie w Europie Środkowej, ale w Europie Wschodniej, czyli na terenie Rosji. I jak dodaje w tekście Mein Kampf, na jej podporządkowanym państwom ościennym. To jest dosłowny cytat. I teraz powstaje zagadka, co chciał przez to powiedzieć. Bo jeśli traktować wprost to określenie Rosja i jej podporządkowane państwa ościenne, Randstaaten, no tłumaczy się państwa ościenne, państwa marginalne, państwa obok. W ówczesnej sytuacji Randstaaten w stosunku do Rosji Radzieckiej, a potem Związku Radzieckiego, to była Polska, to były kraje nadbałtyckie, to była Rumunia. Jeśli spojrzeć na Rosję Radziecką i Związek Radziecki, to być może Hitler myślał o krajach ościennych, typu ta część Ukrainy, która znalazła się na terenie Związku Radzieckiego, ta część Białorusi, która się tam znalazła, ale to wtedy nie powinno to się nazywać Randstaaten, tylko Randländer, kraje. Czy to jest błąd rzeczowy, czy celowe postawienie niejasnego znaku zapytania? Oto jest pytanie, na które ja odpowiadam we wstępie w sposób następujący. Hitler w tym momencie, po pierwsze, tak jak pan słusznie zauważył, wiedział na temat Polski stosunkowo niewiele, albo prawie nic, poza pewnymi stereotypami typu, że Polska to jest okupant ziem wschodnich Rzeszy po zakończeniu I wojny, że Polska to jest taki obszar amorficzny, który właściwie już jest fragmentem Azji, bo było takie powiedzenie wśród oficerów niemieckich, że na wschód od dworca śląskiego, obecnie wschodniego w Berlinie, rozciąga się już Azja. Miał tego rodzaju podejście stereotypowe, nigdy się tą problematyką polską wtedy nie interesował, z jednym wyjątkiem, o czym napisał potem szerzej w drugiej księdze, o której pewnie powiemy chwilkę i parę słów, mianowicie Józef Piłsudski, jako postać, która go na swój sposób w którymś momencie zaczęła fascynować. Ale generalnie jego wiedza na temat Polski była żadna, natomiast nie umiał wtedy, bądź nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy na tę Rosję jako obszar przestrzeni życiowej, bo nigdzie indziej już nie ma miejsca. On to wyraźnie opisał w Mein Kampf. Na południe i na zachód już nie ma co iść, żeby szukać miejsca dla Niemców, którym za mało jest miejsca w Niemczech. Jedynym obszarem, gdzie można jeszcze to miejsce, przestrzeń życiową znaleźć, to jest Rosja. Wyraźnie jest Rosja. Ale nie odpowiedział na pytanie, że jak ma iść na tę Rosję, to ma iść z Polską, czy ma iść przez Polskę, albo bardziej dosadnie przez trupa Polski, uprzednio ją zawojowawszy. I to jest ten element znaku zapytania w Mein Kampf, który z biegiem lat zacznie się jakoś rozjaśniać. Jak to jest może problem
do kolejnego pytania pana profesora. Ale właśnie spróbujmy to rozjaśnić, bo też tak jest no, profilowana ta nasza rozmowa przeze mnie dosyć świadomie i konsekwentnie, żebyśmy jednak o sprawach polskich w kontekście Mein Kampf i poglądów Hitlera powiedzieli stosunkowo dużo. To znaczy Hitler Polski nie znał, Polaków nie rozumiał, ale z Bismarckiem polemizował. W tym sensie, że krytykował germanizacyjną politykę Ottona von Bismarcka i sformułował, i to jest Mein Kampf, że no, jeżeli oni będą mówić, wyrażać swoje myśli w naszym języku, to nic dobrego z tego nie będzie, prawda, że to jest za mało. No właśnie, tu znowu jest pewne niedopowiedzenie, ale ono jest już dla mnie bardziej wymowne. To znaczy, jeżeli wyjdziemy z tego punktu widzenia i jeszcze spojrzymy na to, o czym pan profesor przed chwilą mówił. Dobrze, jeżeli Lebensraum nawet określimy do rejonów Rosji, Ukrainy, Białorusi, to po drodze są ziemie polskie. To znaczy co? To one sobie tak tam będą funkcjonowały, Hitler je ominie, przejdzie, pójdzie dalej. No, mało jest to prawdopodobne. I tutaj dochodzę od razu do Hitler Zweites Buch, czyli tej drugiej książki napisanej później w 1928 i nigdy za życia Hitlera nie wydanej. No właśnie, dlaczego nie wydanej? Tam więcej jest na temat spraw polskich, tam więcej jest na temat pewnych koncepcji. Mało kto o tym wiedział, bo tego nie wydano. To znaczy, to jest książka, która ukazała się dopiero na początku lat 60. w Stanach Zjednoczonych, bo wpadła w ręce oficera amerykańskiego w 1945 roku. I dopiero ta treść została, no jest to jednak swoistego rodzaju dopowiedzenie do Mein Kampf. Poznaliśmy to późno, poznaliśmy to na długo już po zakończeniu II wojny, ale i tu znowu twardo stawiam sprawę Polski. W Zweites Buch jest wyraźnie napisane, że Polska jako państwo buforowe istnieć nie powinna. Nie powinna. Że to był ciężki błąd dyplomacji wiedeńskiej. No właśnie. No która właśnie do tego dopuściła. No właśnie. Zdaniem Hitlera to była główna przyczyna, dlaczego powstało niepodległe państwo polskie po I wojnie światowej. Polski Pufferstaat, jak napisano, czyli państwo buforowe, tak jak pan słusznie zrobił, nie ma prawa egzystować, ponieważ może stanowić pewnego rodzaju punkt wyjścia i dla niebezpieczeństwa grożącego Niemcom. Wiele słów gorzkich Hitler napisał na temat Józefa Piłsudskiego, no, który z jego perspektywy uważany był za zdrajcę, taki, który przeciwstawił się rozsądnym projektom typu akt 6 listopada, które miały na celu no, związanie Polski odpowiednio okrojonej z państwem niemieckim i państwem austro-węgierskim. Józef Piłsudski zdradził i nigdy więcej z Józefem Piłsudskim. I tu jest pewien punkt wyjścia, panie profesorze, żeby zobaczyć pewną ambiwalencję Adolfa Hitlera, bo z jednej strony on ma w pamięci tę, w cudzysłowie, zdradę Piłsudskiego, a z drugiej strony zobaczył po wojnie polsko-bolszewickiej i po zwycięstwie polskim w tej wojnie, że Józef Piłsudski jest jednak i dowódcą, i przywódcą, jest mężem stanu i zaczął się zastanawiać, czy ten Józef Piłsudski nie będzie przypadkiem możliwym partnerem dla Adolfa Hitlera. Ten problem wynikł z większą wyrazistością oczywiście od początku lat 30., kiedy powoli Adolf Hitler zbliża się do władzy. Wiadomo, że na przełomie lat 20. i 30. mają miejsce kilkakrotne próby sondaży poufne między wysłannikami polskimi, w tym przypadku Piłsudskiego, a przedstawicielami wysokiej rangi wtedy Adolfa Hitlera. Myślę tutaj o Otto Wagenerze,
który wtedy pełnił bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o obszar konsultacji gospodarczej z punktu widzenia, był doradcą ekonomicznym Adolfa Hitlera na początku lat 30. A drugim rozmówcą przy tych poufnych rozmowach, tym razem z udziałem polskiego konsula generalnego w Monachium Aleksandra Ładosia, mianowicie Ernst Röhm, który Polakom się na ogół kojarzy wyłącznie z tą nocą długich noży, kiedy został wraz z częścią dowództwa SA wymordowany w 1934 roku przez wysłanników Adolfa Hitlera. Otóż trwają sondaże z obu stron. Zarówno Józef Piłsudski jest ciekawy Adolfa Hitlera, bo widzi, że za moment dojdzie do władzy, jak i Adolf Hitler jest ciekawy Adolfa, Józefa Piłsudskiego. I wtedy zaczyna się rodzić pewien projekt, mianowicie związania się z Polską, żeby na tę Rosję iść z Polską, a nie po trupie Polski. Początki są na początku lat 30., natomiast wyraźnym dowodem na próbę realizacji tej koncepcji jest oczywiście deklaracja o wyrzeczeniu się siły w stosunkach między Polską a Niemcami ze stycznia 1934 roku. Hitler jest już kanclerzem. Hitler jest w stanie tak pokierować propagandą i działaniem władz państwowych, że może się właściwie z dnia na dzień odciąć od antypolskiej polityki Republiki Weimarskiej. On to może zrobić, ponieważ w 1934 roku III Rzesza to już jest państwo totalitarne, które ma monopartię, które ma monoideologię i ma jeden kierunek propagandowy zarządzany przez ośrodek dyspozycji politycznej, a więc może dokonać takiej gwałtownej reorientacji. Oczywiście były protesty, były hałasy, ale nie miały one żadnej skuteczności. I od 1934 roku jest próba realizacji pomysłu idziemy z Polską na wschód. Realizujemy przestrzeń życiową na wschodzie razem z Polską. Nie przez Polskę, ale z Polską. I ten okres to są lata 1934 do wiosny 1939. To jest okres, który wymagałby odrębnego opowiedzenia, bo tam się działy rzeczy często zdumiewające, na przykład wspólne obozy harcerskie, harcerzy polskich i grup Hitlerjugend. Proszę sobie wyobrazić, to są rzeczy niewyobrażalne. Wizyty i rewizyty kombatantów I wojny światowej, wizyty i rewizyty dziennikarzy, prawników, właściwie tych wszystkich grup zawodowych, związki artystyczne, kariera Jana Kiepury w III Rzeszy i Poli Negri, kręcenie wspólnych filmów. No słowem, wyglądało na to, że w latach 34-38 dochodzi do prawdziwego ocieplenia. Niektórzy nawet, zdaje się, dali wiarę temu pomysłowi. A jednocześnie, jak pan profesor wie, przychodzi październik 1938 roku, dochodzi do spotkania między ówczesnym ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy Joachimem von Ribbentropem i polskim ambasadorem Józefem Lipskim. Niedaleko rezydencji Hitlera, u stóp właściwie tego wzgórza, na którym znajduje się rezydencja Berghof Adolfa Hitlera, odbywa się rozmowa w Berchtesgaden. I zgodzi się pan ze mną, że chyba, mam nadzieję, że ta rozmowa zaczyna być początkiem gwałtownego zwrotu, jeśli chodzi o optykę Hitlera w sprawach polskich. Z tym się oczywiście zgodzę, ale może nie do końca. I pewną nutę polemiczną wprowadzę tutaj, nawiązując do początku tej części wystąpienia pana profesora, bo jeżeli Polacy celowali Wagenera, to celowali dosyć wysoko, natomiast jeżeli Ernst Röhm celował w Ładosia, no to przepraszam, ale przestrzelił. Z całym szacunkiem dla Aleksandra Ładosia, który odegrał tak kapitalną rolę,
teraz dopiero niedawno odkrywaną przy ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej, który był człowiekiem niezwykle inteligentnym. Ja znam jego raporty, czytałem je. Nawet niedługo coś wydrukuje. Natomiast no, w 1931 roku Ładoś był człowiekiem, którego za chwilę usunięto ze służby dyplomatycznej. Zrobił to Józef Beck. Ładoś niespecjalnie dobrze nawet układał swoje stosunki z Augustem Zaleskim, ówczesnym szefem dyplomacji. To znaczy, że Niemcy, hitlerowcy nie mieli kompletnie rozeznania, jak wygląda układ sił w polskiej służbie dyplomatycznej. To jest mniej więcej tak, no już nie chcę tutaj stosować jakichś współczesnych porównań, ale Ładoś był człowiekiem Jana Dąbskiego, był związany z Ruchem Ludowym. Jan Dąbski był człowiekiem już wtedy na indeksie, czyli zwrócono się do osoby, która nie miała przekładni, nawet nie miała dojścia do Józefa Piłsudskiego i ówczesnych decydentów. Przestrzelono. No właśnie, i teraz zostawmy już ten wątek. Ale bo panie profesorze, dodam jednak pewien sygnał. Ziarno zostało posiane. Tak. Tylko raporty właśnie Ładosia trafiły do polskiej służby dyplomatycznej i musiały wywołać pewną refleksję. Co się z tym działo, to jest no właśnie, nie wiem, czy wywołały. To powiem szczerze. Bo w każdym razie był to jakiś element wiedzy. Był to element wiedzy. Że Ernst Röhm, który wtedy jeszcze odgrywał istotną rolę, wyrzeka takie oto zdanie. Nie zwracajcie uwagi na ten szum propagandowy. Bo wtedy rzeczywiście propaganda narodowo-weimarska była bardzo hałaśliwa, antypolska i propaganda nazistowska bardzo była do niej zbliżona wtedy na przełomie lat 20. i 30. Röhm mówi, nie zwracajcie na to uwagi, jak Adolf dojdzie do władzy, to się to wszystko wyciszy i uważam, że jest przed nami optymistyczny bieg wydarzeń, że podejściu Hitlera do władzy te stosunki polsko-niemieckie, które przez pryzmat bieżącej propagandy wyglądają tak źle, one się unormują. Myślę sobie, że tego rodzaju sygnał miał jakieś znaczenie dla polskiej dyplomacji. No tak, tylko wracam do kwestii generalnej. Nawet jeżeli Niemcom chodziło po głowie, hitlerowcom, koncepcja, żeby pójść przeciwko Rosji nie po trupie Polski, tylko z Polską, to czy w tych koncepcjach była chęć zachowania podmiotowości polskiej? Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, o czym pan profesor mówił, czyli Polska postrzegana przez Hitlera jako okupant ziem niemieckich, Wielkopolska, Śląsk, Pomerelen. Czyli potencjalny agresor na Prusy Wschodnie. No właśnie, potencjalny agresor na Prusy Wschodnie, bo jakoś mi się to wszystko nie składa. Czy to czasami nie było policzone tylko na to, żeby, no oczywiście głównym wrogiem jest Rosja Sowiecka, Związek Sowiecki, a jak nam ta Polska pomoże, no to dobrze, no to będziemy mieli mniej roboty, bo nie będziemy musieli walczyć najpierw z Polską, a jeszcze jej potencjał zostanie wykorzystany przeciwko temu głównemu wrogowi, a potem no Polaków, no skądś się jednak pojęcie Untermenschen, podludzie, wzięło w tej sloganerii hitlerowskiej i ono no, jednak odnosiło się też do nas, prawda? To jest kwestia dla mnie kluczowa, bo o to też idą spory w historiografii, może największe ostatnimi dziesięcioleciami, ostatnio zresztą mocno też eksponowane przez niektórych publicystów zwłaszcza. Zwracam uwagę, że istnieje rzeczywiście taka teza, że Hitler, decydując się na ocieplenie stosunków z Polską, co jest ewidentnym faktem, myślał przede wszystkim o roli Polski w przyszłości jako tak zwanego junior partnera, czyli państwa, które będzie zależne od III Rzeszy. To nie będzie twór w pełni suwerenny, a najprawdopodobniej jeszcze w ramach dalszych uzgodnień z Polską tej Polsce odbierze się Tojowo, na przykład Śląsk, Górny Śląsk, a może też i fragment Wielkopolski. Tego nie ma w dokumentacji dotyczących okresu ocieplenia, ale można było założyć, że jeśli Polska uzyska statut
status takiego właśnie junior partnera, to będzie trochę przypominać Słowację z okresu II wojny światowej, czyli państwa niesuwerennego, związanego z III Rzeszą i właściwie realizującą nawet jej plany. W tym przypadku chodzi oczywiście o plany na kierunku wschodnim. A więc myślę sobie, że taka ewentualność wtedy istniała, ale na początku lat 30. czy w 34. roku myślę sobie, że Hitler jeszcze o tym tak wyraźnie nie myślał. Jeśli chodzi o jego wypowiedzi wtedy, a sporo mówił na temat stosunków polsko-niemieckich przy różnych okazjach, przebijała jego wola unormowania tych stosunków, duża estyma w stosunku do Józefa Piłsudskiego i po śmierci Józefa Piłsudskiego nadzieja, że jego następcy będą właściwymi spadkobiercami myśli Józefa Piłsudskiego. Pan profesor pewnie wie, jaką wielką uroczystość urządził Adolf Hitler po śmierci Józefa Piłsudskiego na jego życzenie w katedrze katolickiej w Berlinie. Odbyła się msza żałobna, gdzie zeszło się bardzo wiele oficjeli narodowo-socjalistycznych, gdzie w świątyni znajdowała się trumna spowita biało-czerwoną flagą, gdzie Hitler siedział przed gromadą żałobników, jeśli można tak powiedzieć. Wprawdzie nie klękał, ale wstawał podczas całej ceremonii. Słowem, uczyniono wiele, żeby pokazać, jak ważne jest dla Adolfa Hitlera Józef Piłsudski i możliwość dalszego dogadywania się z Polską. 35 rok. Obecność Hermana Göringa na uroczystościach pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Plotka, że sam Adolf Hitler przyjedzie, która się nie spełniła. Słowem, to były pewne gesty i teraz powstaje oczywiście pytanie, czy to były gesty obliczone na pewnego rodzaju efekt propagandowy, czy Hitler rzeczywiście myślał, że Polska będzie równoprawnym partnerem i będą ramię w ramię maszerować na wschód, a Polska nie uszczupli się w sensie suwerenności, czy też obszaru terytorialnego. Osobiście jestem pesymistą. Ja również, panie profesorze, i to właśnie myślę, że tu jesteśmy zgodni. Dodam tylko, że to nie kto inny jak Józef Piłsudski powiedział po raz pierwszy Niemcom nie, bo przecież w rozmowie z Göringiem, wtedy na początku roku 1935, mimo że już ciężko chory, przyjął go, no i tutaj no nie było to pozytywne dla przedstawiciela III Rzeszy i premiera Prus, jakim był wówczas Hermann Göring. Chciałem jeszcze jedną kwestię bardzo istotną, też związaną oczywiście z Polską, poruszyć, mianowicie recepcję Mein Kampf w Polsce, wtedy przedwojennej Polsce. Pan profesor sporo o tym napisał. Napisał o tych próbach tłumaczenia, o zabiegach pani Męcińskiej w wydawnictwie Gebetnera i Wolfa, żeby być może tam wydać tę książkę, no tak jak to czyniono w innych państwach. Jest też sprawa dostępu do Mein Kampf mniejszości niemieckiej w Polsce. Przecież wiadomo, że ta książka krążyła. I to też było różnie, a to zakazywano, to w zależności od po tego, jak ten stosunki... Jak tak, pan profesor wie, pozwolono. Bo się stosunki unormowały. No i jest sprawa, może w tym wszystkim najistotniejsza, stawia się często zarzut, że Piłsudski z Beckiem, mimo że obaj znali język niemiecki, to raczej chyba, nie mamy pewności, ale chyba do Mein Kampf nie zajrzeli i tego nie czytali. Natomiast byli tacy, którzy to czytali. No jest też sprawa niewyjaśniona z tym ponoć istniejącym tłumaczeniem na język polski przeznaczonym dla władz wojskowych, prawda? Na razie nie udało się odnaleźć, ale ja przypomnę, że duża część naszych dokumentów wojskowych jest ciągle w Moskwie i one chyba nigdy nie były dokładnie przebadane. Raczej chyba się jednak nie odnajdzie. No, zostawmy to. Natomiast, no właśnie, byli tacy, którzy na pewno czytali.
czytał Antoni Słonimski, przynajmniej może we fragmentach, bo o tym pisał, krytycznie, to jest jasne. Biblia dla półinteligentów. Półinteligentów, to jest jego teza, trafna. Ale czytał też naczelny germanofil, mocno podnoszony dzisiaj przez pewne środowiska, Władysław Gisbert-Studnicki. Tylko ja kąśliwie zadam pytanie, czy wedle pana profesora i tego, co sam Studnicki pisał na temat Mein Kampf, czy czytał ze zrozumieniem? Bo ja tam nie znalazłem odniesienia do Lebensraum i co będzie z Polską. Tych odniesień jest niewiele. W zasadzie kilka, prawda, dotyczących propagandy, dotyczących samej partii NSDAP. No i stawiałbym taką tezę, że mimo lektury, nie wiem czy pełnej, czy wybiórczej, dokonanej przez Studnickiego z tym dziełem, o którym dzisiaj mówimy, krytycznie, to zdaje mi się, że on jednak nie odróżniał Mitteleuropy, którą dobrze pamiętał z okresu I wojny światowej, właśnie od Lebensraumu. I to, że o Lebensraumie nie wspomniał, jest dla mnie wielce wymowne, ale możemy tutaj, panie profesorze, podyskutować. Zgadzam się, panie profesorze, że dla Studnickiego chyba doszło do utożsamienia Mitteleuropy z wizją Lebensraumu na wschodzie, czyli nie w Europie Środkowej i nie w postaci pewnego rodzaju związku państw pod egidą niemiecką, ale raczej w trybie kolonizacyjno-osadniczym, bo na tym przecież miała polegać realizacja Lebensraumu. Tak jak zresztą słusznie pan zauważył, że Hitler miał do zarzucenia Bismarckowi, że usiłuje germanizować Polaków. To jest błąd, ponieważ oni zakażą, zniszczą rasę. To będzie obca rasa. Co trzeba zrobić? Trzeba germanizować ziemię, a nie ludzi. Jak germanizować ziemię? Trzeba usunąć element niezdrowy rasowo i wprowadzić element rasowy, jak na przykład niemieckich chłopów. No oczywiście, jak pan wie, od razu pojawia się refleksja w stosunku do 1939 i 1940 roku, mianowicie wysiedlanie Polaków ziem zachodnich i północnych wcielonych do Rzeszy. No wtedy oczywiście o tym nie wiedziano. Ta uwaga była taka troszkę rzucona na marginesie, jako jedna z nielicznych dotyczących spraw polskich, ale z biegiem lat okazało się, o co tutaj chodzi, na czym polega ta istota germanizacji w wydaniu narodowo-socjalistycznym. I wydaje mi się, że taka moja generalna uwaga jest, jeśli chodzi o recepcję Mein Kampf w Polsce. Ja napisałem sporo na ten temat w Polsce międzywojennej, ale jak mi się teraz wydaje, powinienem napisać więcej. W związku z tym w drugim wydaniu Mein Kampf będą drobne dodatki jeszcze. Muszę docenić wysiłek pana profesora Krzywca, który napisał o recepcji Mein Kampf w Polsce międzywojennej. Muszę docenić wysiłek pana profesora Musielaka, który napisał o postrzeganiu narodowego socjalizmu przez różne ruchy polityczne. I muszę też docenić wydanie źródłowe pod redakcją między innymi profesora Maciejewskiego, który przytoczył teksty polskich prawników odnoszących się do narodowego socjalizmu w ogóle. Ale co ciekawe jest, jak ja przez to wszystko przeszedłem, utwierdzam się w takiej oto myśli. Polska opinia publiczna ze sporym zainteresowaniem przyjęła narodowy socjalizm, dawała temu wyraz różnych orientacji. Oczywiście siły skrajnie prawicowe oczywiście doszukiwały się w narodowym socjalizmie jakiś paralel w stosunku do faszyzmu, który był znacznie bardziej w Polsce mile widziany przez gremia prawicowe niż narodowy socjalizm. A więc pisano sporo na ten temat, głównie w trybie streszczającym,
nie ma w tym tekście, w moim przekonaniu, myśli, Boże, co to będzie, jak to będzie realizowane? Jaka jest groźba wynikająca z tych tekstów? Niektóre zresztą z wypowiedzi wskazują, że dawano do zrozumienia pewną sympatię dla autora. Widziano w nim tego nowego człowieka, który odegra istotną rolę dla Niemiec, a może też i dla sąsiadów. Myślę tu przede wszystkim o środowiskach skrajnie prawicowych, a więc o NR-owskich i o okolicach. Natomiast co mnie uderza i tu potwierdza mi się myśl po gruntownym zbadaniu tych tekstów, o których przed chwilą wspomniałem, że polskie elity, polski establishment jakby no, nie poświęcił, jakby to jest dobre określenie, po prostu nie poświęcił należytej uwagi temu tekstowi. A co za tym idzie, tym zagrożeniem, które płyną z tego tekstu, również dla Polski, chociaż o Polsce w Mein Kampfie stosunkowo niewiele. Jest to, o czym mówiliśmy, o tej niewłaściwej polityce Bismarcka. Jest o tym, że z Polską nie warto zachodzić w konszachty, bo to jest wasal francuski, tak samo jak i Czechosłowacja. I są drobne napomknięcia, na przykład pochwała, że Polakom podczas powstania styczniowego nie pomożono, co Hitler uznał za właściwe podejście. Myślę tutaj o konwencji von Alvensleibena. Słowem, to wszystko mogło budzić wrażenie u rzeczników naszej ławy państwowej w okresie międzywojennym, że sprawa polska tam nie jest istotna. W związku z tym, no może się nie powinniśmy niepokoić tym, co tam jest w Mein Kampf. I to mnie zaskoczyło nawet i zdumiało, że nie znalazł się właściwie nikt. Tutaj muszę zawsze postawić trzy kropki, bo wszystkich nie zbadałem. Ale na tyle, na ile zbadałem materiał na podstawie źródeł archiwalnych, na podstawie materiałów wspomnieniowych, dzienników, opracowań, nie znalazł się właściwie nikt, który przeczytał Mein Kampf z uwagą, która ma charakter antecedencyjny, to znaczy taka, która wybiega w przyszłość. Nie ma. Jest to na ogół streszczenie, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne tego, co narodowy socjalizm robi w III Rzeszy. Rola Adolfa Hitlera jako przywódcy, którego część opinii publicznej tej prawicowej przyjęła z niejakim zainteresowaniem i zadowoleniem. W końcu to Austriak, a nie Prusak. Więc Polska powinna ewentualnie mieć dobre nadzieje, jeśli chodzi o Adolfa Hitlera. No słowem, ta recepcja Mein Kampf w Polsce, podobnie zresztą jak we wszystkich innych krajach, nie ukazała grozy, która wieje z tego tekstu. Groza, która zacznie się ujawniać w trakcie lat 30. i na początku lat 40. A no właśnie, eugenika, koncepcja państwa folkistowskiego, koncepcja Großdeutschland, która przecież skutkowała nie tylko wysiedlaniem Polaków z ziem włączonych, ale też i, o czym opowiadał mi nieżyjący już inowrocławianin profesor Marian Biskup, bo na własne oczy to oglądał, zasiedlaniem Kujaw Zachodnich Baltendeutschami na przykład, tak. Prawda, żeby wzmocnić ten element niemiecki tutaj na tym krańcu owych Großdeutschland. No i wreszcie to, o czym pan profesor wspomniał, to znaczy germanizacja ziemi, już nie ludzi. Tych ludzi trzeba usunąć, prawda? Germanizować ziemię. Ja tu nie widzę koncepcji, w tych koncepcjach, w tych groźnych, tam gdzieś zapowiedzianych, potem rozszerzonych w Zweitesbuch, nie widzę tutaj miejsca dla podmiotowości państwa polskiego. Mówię to szczerze. I z tej perspektywy obserwuję też i polską politykę, której no w tym przypadku będę jednak bronił, że nie poszliśmy na lep Hitlera, powiedzieliśmy mu, nie my, nasi poprzednicy, Józef Beck,
Ale i Piłsudski wcześniej nie, wyraźne nie. Kończąc, wszystkiego nie omówimy, panie profesorze, czego bardzo, bardzo żałuję. Zachęcam do zapoznania się z tym niemałym dziełem, bo ma ono ponad 800 stron, krytyczne nawet wydanie. Nawet ponad, przepraszam, ponad 900. Ponad 900, tak, przepraszam, ponad 900. Z ogromną ilością przypisów do każdej kwestii spornej, niejasnej. Państwo znajdziecie tam odpowiedź. Natomiast chciałem zapytać, to jest moje już ostatnie pytanie, o recepcję nie Mein Kampf, ale tego krytycznego wydania, bo pan profesor to na pewno śledzi teraz w Polsce. Przecież książka ukazała się niedawno, oczywiście nie ma jeszcze recenzji naukowych w periodykach, ja nie widziałem. Może coś przeoczyłem, ale mamy dzisiaj czasy pandemii, tu wielu z nas siedzi przed ekranami komputerów, obserwujemy i media społecznościowe, i takie recenzje elektroniczne, bym powiedział, które pewnie się już ukazały. Jak to wygląda? Bo to jest świeże, ale myślę, że już pierwsze echa tej książki pan profesor zna. Znam pierwsze merytoryczne recenzje. Przyjmuję te recenzje, znaczy czekam na większy wybór z pokorą, bo te recenzje będą miały zawsze element, który dla mnie jest ważny, mianowicie krytyczny. Czego mi się nie udało zrobić, co zostało opuszczone, jakie są deficyty. No krótko mówiąc, to co się zwykle w takich recenzjach poważnych zawiera, a nie tylko rozważanie problemu, czy to zostało, powinno zostać wydane, czy nie, no bo rozstrzygnęliśmy tu w naszym gronie historyków, że to powinno zostać wydane. Powstaje jeszcze pytanie, które ja zresztą rozważam we wstępie, czy nie należało zwrócić się do strony niemieckiej i zapewnić sobie licencję na tłumaczenie niemieckiej edycji krytycznej, czyli tych dwóch tomów. Ja ten problem rozważałem z wydawcą i doszliśmy wtedy do wniosku, że takie dwa ogromne tomy przełożone wiernie no, nie mają szans na egzystencję społeczną w cudzysłowie, to znaczy nie rozejdą się w należytym nakładzie, który by na przykład zapewnił zwrot kosztów produkcji, chociażby i z tego powodu. Zwracam uwagę, że wprawdzie dopytują się propagandyści rosyjscy, a w ślad za nim również polscy propagandyści, na przykład ze stowarzyszenia Kursk. Kto mi dał pieniądze? Za jakie to pieniądze? Z sugestią, że pewnie to Niemcy dali. To jest sugestia tej audycji telekanału Zwiezda. Otóż jest to projekt po wycofaniu się Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jest to projekt prywatny. Bellona jest fragmentem większej oficyny wydawniczej prywatnej. Ona musi zarobić na to. I doszliśmy do wniosku, że tego rodzaju wydanie w trybie wiernym, te dwa ogromne tomy, nie będzie po prostu miało prawa egzystencji społecznej. Trafi do bibliotek, trafi do specjalistów, którzy i tak, skoro są specjalistami, to znają edycję niemiecką. Znają język i nie będą mieli żadnych kłopotów, bo ta edycja jest dostępna za stosunkowo niewielkie pieniądze. Dodajmy 59 euro, to jest na warunki niemieckie przy takich dwóch ogromnych tomach cena stosunkowo niewielka. Więc stanęło na tym, że będzie to takie wydawnictwo, myślę o tej mojej edycji krytycznej, która będzie czerpała z tych dwóch tomów niemieckich, ale jednocześnie będzie ukierunkowana na polskiego odbiorcę, będzie wskazywała również na istnienie w przypisach polskiej literatury przedmiotu, będzie nachylała pewne przypisy ku sprawom polskim. Na ile się to udało, to się dopiero okaże, co będą mówili krytyczni recenzenci. Ale sądząc po tym, jak ta książka jest już przyjęta,
a przyjęta jest w ten sposób, że według moich najświeższych informacji zostało sprzedanych już ponad 10 tysięcy egzemplarzy przy stosunkowo wysokiej cenie, która zresztą jest modyfikowana przez poszczególne portale internetowe, a szykuje się drugie wydanie. To wydaje mi się, że ta książka ma odbiór społeczny. Ten odbiór pewnie będzie zróżnicowany od głosów silnego protestu, które dają się już słyszeć, do głosów typu, no jest to książka straszna, jest to studium nienawiści, jest to Biblia demona w cudzysłowie, ale ona powinna zostać wydana. Powinna zostać wydana również w trybie krytycznym w Polsce. Dodam jeszcze, że szykuje się wydanie krytyczne we Francji, zapowiedziane już na 2019, a jeszcze go nie ma, i szykuje się wydanie krytyczne brytyjskie. A więc znajdziemy się w szerszym gronie. Ja kolegom historykom rosyjskim życzę i namawiam ich, żeby postarali się o rosyjskie wydanie krytyczne, bo nie ma takiego. Są wydania i ta zinowiewowskie, o którym pan wspomniał, jest jeszcze późniejsze, teraz egzystujące na rynku wydawniczym nieoficjalnym, bo jak wiadomo w Rosji nie wolno ani produkować, ani kolportować Mein Kampf. Mimo to rosyjskojęzyczne wydawnictwo krąży, co tu nie ma wątpliwości. I chciałbym dożyć, żeby również i powstała edycja krytyczna rosyjska, bo to będzie bardzo istotny element naszej wiedzy, nie tylko na temat Mein Kampf, ale również na ten temat, który dla pana był ważny w dzisiejszym spotkaniu, jak się ma Mein Kampf do genezy II wojny światowej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za dzisiejsze spotkanie. Poruszyliśmy wiele wątków, nie poruszyliśmy oczywiście wszystkich, ale za tę wykładnię Mein Kampf a geneza II wojny, bardzo istotną, bo chyba zaryzykowałbym twierdzenie, że dla wybuchu II wojny światowej, przynajmniej z perspektywy oczywiście III Rzeszy, jako państwa sprawczego tego nieszczęścia, to ta książka jest najważniejsza. Niestety. Szanowni Państwo, moim gościem był dzisiaj pan profesor Eugeniusz Cezary Król, który jest twórcą opracowania krytycznej edycji Mein Kampf, polskiej edycji, która wyprzedza, co ciekawe, właśnie edycję francuską, brytyjską. No, czy rosyjska się ukaże? Nie wiem, może kiedyś. Bardzo, panie profesorze, za to spotkanie raz jeszcze dziękuję. Ja też dziękuję panu profesorowi i państwu. Dziękuję.